Cześć. Jak już zapewne wiesz, nazywam się Waldemar Lewiński i prowadzę kursy biologii rozszerzonej dla licealistów oraz uczniów techników. Zanim jednak przejdziemy do planowania pierwszej lekcji tego kursu, chciałbym wyjaśnić, a może tylko przypomnieć: że słyszysz teraz mój głos, natomiast gość, którego widzisz na ekranie, to wirtualny awatar. Awatar będzie występował tylko we wstępach do lekcji. W zasadniczych częściach wykładu nie będzie Ci przeszkadzał, będzie tam już tylko mój głos i oczywiście materiały ilustrujące wykłady. Sam kurs Cytologia składa się z kilkunastu lekcji wykładowych, elektronicznych mini testów, elektronicznego testu zaliczeniowego oraz ponad 100 zadań maturalnych. Cytologia jest ważna, ponieważ jest elementem podstawy całej biologii. Do tego zagadnienia, z tego zakresu regularnie pojawiają się na maturze i niepotrzebnie, przynajmniej naszym zdaniem, sprawiają Wam kłopoty. Zapraszam Cię więc teraz na pierwszą lekcję kursu cytologii. Zatytułowałem ją Zaczynamy cytologię, ponieważ na wykładzie nie będzie treści wymienionych w podstawie programowej, ale ich znajomość na pewno przyda się na lekcjach lub na maturze. Jeśli zaś chodzi o plan tego wykładu, przedstawia się on następująco. Teraz oglądasz standardowe wprowadzenie, natomiast właściwy wykład rozpocznę od wyjaśnienia terminu cytologia i przedstawienia założeń teorii komórkowej budowy organizmów. Kiedy się z tym uporam, wykażę, że komórki po prostu muszą być małe. Tu pojawią się proste obliczenia z zakresu geometrii i ważne pojęcie powierzchnia względna. Potem będzie ciekawostka. Otóż cofnę się do połowy XVII wieku, do drugiej połowy XVII wieku i przedstawię Ci ważne historyczne dokonanie, mianowicie pierwsze udokumentowane obserwacje mikroskopowe komórek, które przeprowadził Robert Hooke. A na koniec będzie coś dla, jakby to powiedzieć, niecierpliwych lub tych, którzy po prostu mają mało czasu. Mianowicie będzie short, czy też, jak to woli, po prostu podsumowanie. A zatem znasz już plan, ja zaś dodam jeszcze tylko, że do lekcji dołączyliśmy krótki mini test. Proponuję Ci, abyś rozsiadł się, czy też rozsiadła się wygodnie przed ekranem i zaczynamy. Przejdziemy teraz do omówienia komórkowej teorii budowy organizmów. Z tym, że po drodze niejako wyjaśnimy sobie, co właściwie znaczy termin cytologia. A zatem proszę bardzo. Nie odkryję tutaj Ameryki, jeśli powiem, że cytologia to jest nauka, albo jak to woli, dział biologii o budowie i funkcjonowaniu komórek. Skąd taka nazwa? Otóż greckie kytos czyli blisko no, kytologia, cytologia, znaczy tyle co komórka. Logos zaś to nauka. Natomiast gdybyśmy chcieli tak naprawdę pogrzebać w źródłosłowie terminu cytologia, to zrobimy to w sposób następujący. Zaczniemy od angielskiego cell, czyli komórka, co ma źródłosłów w łacińskim cella. Cella zaś oznacza po polsku komorę albo celę, klasztorną. Zatem łacińskie cellula to komórka, i może jeszcze jedna rzecz, mianowicie oczywiście cytologia to nie jest nauka o telefonach komórkowych. Ja zaś wrócę do kwestii komory czy też celi klasztornej później w tym wykładzie. No dobra, wracając do spraw istotniejszych przynajmniej moim zdaniem. Zacznijmy od tego, że kiedy mówimy o cytologii, czyli nauce o komórkach, mamy na myśli jeden z podstawowych poziomów biologii. Zatem, proszę bardzo, w naszym systemie, na naszym schemacie mamy tu komórki i od razu zasygnalizujmy, że kiedy będziemy poznawali cytologię, to będziemy poznawać także budowę i podstawowe funkcje organeli komórkowych, czyli struktur komórkowych, szerzej rzecz ujmując. Ok. Zatem teraz teoria komórkowej budowy organizmów. Jak widać, musimy się tutaj cofnąć do lat 30. XIX wieku. Wówczas to niemiecki botanik Matthias Schleiden doszedł do wniosku, że wszystkie rośliny są zbudowane z komórek. Podobnie w tym samym praktycznie czasie, ale niezależnie, inny niemiecki uczony, fizjolog Theodor Schwann Stwierdził, że z komórek zbudowane są wszystkie zwierzęta. W ten sposób ci dwaj panowie, w tych latach mniej więcej, stworzyli podwaliny pod teorię komórkowej budowy organizmów. Mianowicie już wówczas można było stwierdzić, że wszystkie rośliny i zwierzęta są zbudowane z komórek. 20 lat później na scenie pojawia się, jeśli tak można powiedzieć, inny niemiecki uczony, Rudolf Virchow. I on dorzucił swoje trzy hmm, grosze. Spopularyzował mianowicie fakt, że komórki powstają tylko z innych komórek. To bardzo ważne, trzeba sobie to dobrze przemyśleć. Natomiast komórki nigdy nie powstają de novo. Birchow użył łacińskiej sentencji omnis cellula ex cellula, czyli każda komórka z komórki. I w ten sposób przeszedł do historii biologii obok tych dwóch panów. No dobrze, zostawmy teraz rozważania historyczne i przejdźmy do współczesnej wersji teorii komórkowej budowy organizmów. Otóż, dzisiaj wiemy, że z komórek zbudowane są nie tylko rośliny i zwierzęta, ale także grzyby, protisty i organizmy prokariotyczne czyli wszystkie organizmy. Co ważne, teorię tę można rozwinąć w kilku zaledwie punktach ważnych. I tak, po pierwsze, Składnikami komórek są te same typy makrocząsteczek. Chodzi tutaj oczywiście o białka i kwasy nukleinowe. Sygnalizowałem to już analizując związki organiczne w kursie naukowe Podstawy Biologii. Po drugie, komórki wszystkie mają ten sam zasadniczy, czyli podstawowy plan budowy. Po trzecie, komórki realizują te same podstawowe funkcje życiowe. Wreszcie, Zawierają w sobie plan własnej budowy. Tym planem jest oczywiście kwas deoksyrybonukleinowy. I wreszcie po piąte, okazało się, że sposób zapisu i odczytu DNA, czyli kod genetyczny, jest we wszystkich komórkach taki sam. Dodam teraz, że jedność wspólnego planu budowy i funkcji komórek potwierdzi się jeszcze wielokrotnie, na przykład w kursach metabolizm, genetyka czy ewolucjonizm. A teraz, jaki stąd płynie wniosek ogólny? Otóż wszystkie wymienione tu elementy składają się nie tylko na teorię komórkowej budowy organizmów, ale w ogóle są dowodem jedności świata istot żywych. A teraz zastanówmy się, jaki stąd płynie wniosek ogólny. Otóż wszystkie wymienione tu elementy składają się nie tylko na teorię komórkowej budowy organizmów, ale są także dowodem jedności świata istot żywych. Stosunkowo późne odkrycie komórek ma swoją prostą, prozaiczną przyczynę. Rozmiary. Otóż większość komórek ma rozmiary mniejsze niż 1,1 mm, czyli poniżej zdolności rozdzielczej oka ludzkiego. Są to więc obiekty na tyle małe, że do ich obserwacji będziemy używali mikroskopów świetlnych, no a jeszcze w pewnych sytuacjach także elektronowych. Wróćmy jednak do meritum sprawy. Otóż, jeśli wielkość komórek to mniej niż 1 mm, a przypomnijmy, że 1 mm to 10 do minus trzeciej metra. W takim razie rozmiary komórek będziemy podawali w mikrometrach, jednostce jeszcze mniejszej. Przypomnijmy więc, że 1 mikrometr równa się 10 do minus szóstej metra. Jest to więc jedna milionowa część metra. Popatrzmy teraz na naszą grafikę. Umieszczono na niej skalę, i na tej skali widać, że bakterie nazwaliśmy je tutaj typowe to takie po prostu przeciętne osiągają rozmiary rzędu 1 do kilku mikrometrów. Komórki roślin, zwierząt, grzybów są większe. Ale też osiągają na ogół niewielkie rozmiary, to znaczy w granicach kilkudziesięciu mikrometrów. Przypomnijmy, że to cały czas poniżej zdolności rozdzielczej oka ludzkiego. Oczywiście są komórki większe, nawet takie, które możemy bez najmniejszego problemu zobaczyć gołym okiem. Przykładem może być komórka jajowa, po prostu kury, nie całe jajo, ale komórka jajowa, która mierzy gdzieś w granicach 1 do 1,5 cm, prawda, średnio. Przykładem innym może być komórka jajowa żarłacza śledziowego. Tutaj mamy już do czynienia z rozmiarami rzędu 16 cm, prawda. Innym przykładem, może ze świata glonów, jest acetabularia. Niewielki jednokomórkowiec, który tworzy takie charakterystyczne parasole i on osiąga. Wielkość nawet 10 cm. Tym niemniej, powtórzmy raz jeszcze, zdecydowana, przytłaczająca większość komórek osiąga bardzo niewielkie rozmiary. Niewielkie ogólne rozmiary komórek wynikają przede wszystkim z ograniczeń fizycznych. Do podstawowych należy relacja powierzchni do objętości komórki. Otóż sprawa wygląda tak. Przez powierzchnię komórki. Wędrują substancje. Komórka jest układem fizycznym otwartym, który wymienia substancje z otoczeniem, także energię. Otóż te substancje muszą przez powierzchnię dostać się do wnętrza, prawda, w tym także do geometrycznego wnętrza takiej komórki. Należy więc intuicyjnie oczekiwać, że im większa komórka, tym dłuższa jest droga najczęściej jest to dyfuzja tym dłuższa jest droga, jaką muszą te substancje pokonać. Najważniejszy natomiast jest stosunek powierzchni do objętości. Wracamy do meritum sprawy. Mamy tutaj dwa przykłady. Pierwszy to kulka o średnicy 1 mm i będzie ona nam symbolizowała komórkę kulistego kształtu i tejże właśnie wielkości. Druga komórka ma średnicę 10 mm. Zobaczmy, jaki jest stosunek powierzchni do objętości w obu kulkach. I tak, w mniejszej kulce, a dla porządku jeszcze przypomnijmy, że tutaj zapisałem wzory. Prawda? I tak, pole powierzchni kulki tej mniejszej wynosi raptem 3,14 mm kwadratowego. Objętość tejże kulki to tylko. 52 setne mm sześciennego. W kulce większej pole powierzchni to już 314 mm kwadratowych, stukrotnie więcej. Objętość wynosi zaś już 523,2 mm sześciennego, czyli tak naprawdę jest już tysiąckrotnie większa. Spójrzmy zatem, jaka powierzchnia, jakie P zaopatruje wnętrze Komórki, czyli jaki jest stosunek pola powierzchni do objętości. W mniejszej komórce wynosi on 6 do 1. Oznacza to, że obrazowo mówiąc, taka jedna jednostka objętości zaopatrywana jest przez umownych 6 jednostek powierzchni. W większej kulce sytuacja zmieni się. Otóż stosunek powierzchni do objętości. Wynosi już tylko 6 do 1. To znaczy, że na umowną jedną jednostkę objętości w takiej kulce przypada tylko 60 jednostek powierzchni. Innymi słowy, mniejsza kulka ma większą powierzchnię względną, czyli korzystniejszy stosunek powierzchni do objętości. No dobrze. Przed chwileczką wykazaliśmy, że mniejsza kulka, ta o średnicy 1 mm, o, ma jakby to powiedzieć lepsze parametry fizyczne niż kulka większa ta o średnicy 10 mm. Nigdzie nie wytłumaczyliśmy natomiast, dlaczego taka komórka. O tej wielkości, to znaczy taka ona przed 10 mm, jest jakby to powiedzieć funkcjonalnie upośledzona względem takiej mniejszej. Tutaj z pomocą przyjdą nam obliczenia angielskiego badacza Newtona Harveya. O, tutaj sobie jego nazwisko wprowadźmy. Otóż Harvey obliczył, że dla komórki o przeciętnym tempie metabolizmu, takiej która miałaby właśnie średnicę 1 mm, tempo dyfuzji tlenu do wnętrza komórki będzie dostatecznie wysokie, aby pokryć zapotrzebowanie tejże komórki, jeśli ciśnienie tlenu będzie wynosiło 15 setnych atmosfery. 15 setnych atmosfery. Wiadomo nam, że w atmosferze ziemskiej ciśnienie wynosi na poziomie morza jedną atmosferę. Wiemy też, że tlen stanowi 21% mieszaniny gazów, którą nazywamy powietrzem. Łatwo więc obliczyć, że ciśnienie parcjalne tlenu w atmosferze wynosi 21% z jednego, czyli 21 setnych atmosfery. Tak więc obliczenia Harvey'a wykazały, że gdyby komórka miała 1 mm, to w idealnych warunkach ciśnienie na poziomie morza, ciśnienie atmosfery jest dostatecznie duże, aby tempo dyfuzji tlenu pokryło zapotrzebowanie takiej komórki na tlen. Powtórzmy, w idealnych warunkach. Co z komórką tą większą? Otóż Harvey wyliczył, że gdyby tempo dyfuzji tlenu miało pokryć zapotrzebowanie takiej komórki na tlen ciśnienie tlenu musiałoby wynosić już 15 atmosfer. Jeśli teraz porównamy ten wynik z tym wynikiem, to okaże się, że w atmosferze świetnie mogą funkcjonować takie komórki, natomiast takie po prostu funkcjonować nie mogą. Harvey wykazał więc naukowo, że taką w zasadzie nominalną granicą wielkości komórki jest w warunkach idealnych, jest 1 mm. My wiemy, że najczęściej warunki nie są idealne, w których funkcjonują komórki, dlatego łatwo możemy zrozumieć, że mają one najczęściej wielkość ułamka 1 mm. Co się zatem dzieje, jeżeli komórki są po prostu większe niż ta podana przez nas granica dziesiątej mm. Przed sobą masz amebę. Ona ma rozmiary tutaj mniej więcej o, mniej więcej 500 mikrometrów, czyli pół milimetra. W zasadzie mieści się w limicie ustawionym przez ustanowionym przez Harvey'a, no tym niemniej jest to już komórka duża. Dlaczego może być duża i świetnie funkcjonować? Otóż ameba nie jest kulista. Jest to pełzak, który zmienia kształt do tego wszystkiego i który ma bardzo, jakby to powiedzieć, rozbudowaną powierzchnię względem objętości. I to jest jedna z przyczyn, dla których niektóre komórki mogą osiągać znacznie większe rozmiary. Tutaj mamy taką komórkę, która często podawana jest jako przykład giganta. Otóż jest to, to jest akurat render modelu trójwymiarowego. Widzimy tutaj neuron saka, jego ciało, czyli centralną część komórki, długą wypustkę, te mniejsze wypustki. Będziemy jeszcze o takich komórkach mówić. W tej chwili skupmy się na czymś innym. Otóż w podręcznikach podaje się, że neurony osiągają wielkość w granicach nawet do jednego metra. To prawda, ale połowiczna. Jeden metr to długość, jaką może osiągać wypustka. Pojedyncza ta długa wypustka. Ona rzeczywiście jest bardzo długa. Natomiast ogólna wielkość tej komórki, czyli na przykład średnica ciała komórki nerwowej, tego neuronu, wynosi już tylko kilkadziesiąt mikrometrów. Tak więc, jeśli mówimy o dużych komórkach, to w tym przypadku mówimy o komórce, która jest bardzo długa. Osiąga duże rozmiary, liczone w wymiarze liniowym. Natomiast jej objętość jest naprawdę niewielka. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Tym razem przed sobą widzisz komórki roślinne, ściślej zaś mówiąc komórki moczarki kanadyjskiej. Pokażmy tutaj o jedną komórkę. Tutaj mamy drugą. Komórki roślinne na ogół są większe niż komórki zwierzęce. Nikogo nie dziwią rozmiary rzędu kilkuset mikrometrów. Z czego to wynika? Przyczyn jest kilka, ale podstawową jest to, co tutaj widzisz, albo raczej to, czego tutaj tak naprawdę nie widać. To są przestrzenie, oznaczyliśmy w tej komórce jako jeden, to są przestrzenie zajmowane przez wakuolę. Tak więc. Z punktu widzenia zapotrzebowania na ważne substancje, tempa dyfuzji, komórka roślinna zaopatrywać musi, o tutaj, tą cieńką warstwę cytoplazmy, tutaj nieco, nieco większą, tak, ale nadal większą część komórki zajmuje sok wakuoli i on nie jest taki istotny. Tak więc, taka komórka jest duża. Ale miejsc aktywnych z punktu widzenia tempa dyfuzji jest w niej stosunkowo niewiele. Przejdziemy teraz do obiecanej ciekawostki. Jest nią analiza obserwacji mikroskopowych angielskiego badacza Roberta Huka. Otóż trzeba teraz się cofnąć do lat 60. XVII wieku. Wówczas to wspomniany już angielski badacz Robert Hooke, którego jakby to powiedzieć kontrefekt widzisz, używając zmodyfikowanego przez siebie prostego mikroskopu optycznego, odkrył mikroświat, o którego istnieniu ludzie po prostu nie mieli pojęcia. Swoje obserwacje Hooke dokumentował rysunkami które zamieścił w dziele Mikrografia, które zostało opublikowane w 1665 roku. Dodam, że rysunki zamieszczone w mikrografii wśród ludzi ówczesnych często po prostu wywoływały szok. Między innymi znalazł się tam bowiem realistyczny rysunek pchły, która wydawała się w tym momencie po prostu potworem. Soczewki mikroskopu Huk'a były mocno niedoskonałe, a sposób oświetlenia preparatu musi dzisiaj budzić no, zdumienie, ale szczerze mówiąc, także podziw. Otóż Hook wykorzystywał lampę oliwną, której płomień oświetlał kulę, uwaga, wypełnioną wodą. Ona pełniła funkcję po prostu soczewki kondensora, która skupiała światło, zresztą bardzo słabe. Na preparacie, o tutaj ta literka M, z tym, że po drodze jeszcze była mała soczewka, która jeszcze bardziej to światło skupiała. Potem, potem już mieliśmy układ prosty, układ soczewek, który pozwalał obserwować preparaty, obiekty, o właśnie tu umieszczone, z powiększeniem rzędu 30 razy. I przy pomocy właśnie takiego prostego sprzętu, Hook stał się Pierwszym człowiekiem, który nie tylko zobaczył komórki, ale także je narysował. Otóż uczony ten obserwował skrawki korka z dębu korkowego. Tutaj mamy korem dębu korkowego, oczywiście zdjęcie jest jak najbardziej współczesne. W każdym razie, obserwując pod swoim mikroskopem właśnie skrawki tegoż korka, zauważył ciasne, takie wielokątne struktury, które skojarzyły mu się z klasztornymi celami. A no właśnie, i stąd jest ta celula, cela, no to są właśnie te słowa, które stały się przyczynkiem do tego, żeby mówić o cytologii. Huck nie wiedział przy tym, że tym właśnie rysunkiem przeszedł do historii, jako jakby to powiedzieć, ojciec cytologii, nauki o budowie i funkcjach komórek. Zakończymy już pierwszą lekcję kursu cytologii. Czas zatem teraz na wersję short, w której skoncentrujemy się na sprawach najważniejszych. Zacznę od tego, że powszechnie uważa się, że pierwsze obserwacje komórek przeprowadził Robert Hooke w połowie XVII wieku. Wykorzystał do tego bardzo prosty mikroskop optyczny. Tutaj pokazujemy nie tylko samego hooka, ale także słynny rysunek korka, który Hooke wykonał i który zamieścił w słynnym dziele Mikrografia. No dobrze, zostawmy to i przejdźmy do teorii komórkowej budowy organizmów. Ona została sformułowana wyraźnie później, bo w połowie, mniej więcej w połowie XIX wieku, przedstawili ją niezależnie od siebie Matthias Schleiden i Theodor Schwann. We współczesnej wersji tej teorii Stwierdza się nie tylko, że wszystkie organizmy są zbudowane z komórek, ale wykazuje się także jedność składu chemicznego, podstawowego planu budowy i funkcji życiowych wszystkich poznanych komórek. Ważne jest także tutaj to, że nośnikiem informacji genetycznej we wszystkich komórkach jest kwas deoksyrybonukleinowy oraz że sposób zapisu i odczytu informacji genetycznej jest praktycznie taki sam. Wszystko to warto mieć z tyłu głowy, chociaż pytań maturalnych z tego zakresu nie należy się spodziewać. Natomiast na pewno warto pamiętać, że komórki z natury są obiektami bardzo małymi. Osiągają wielkość najczęściej w granicach od jednego do kilku mikrometrów. To dotyczy większości bakterii, one mają małe komórki. Komórki eukariotyczne są nieco większe, ale to wciąż są rozmiary rzędu kilku, kilkudziesięciu mikrometrów. Oczywiście są komórki mniejsze i większe, ale nas interesuje to, że zdecydowana większość komórek ma takie rozmiary, a to są wartości wyraźnie poniżej zdolności rozdzielczej oka ludzkiego, a zatem do obserwacji komórek trzeba będzie stosować mikroskopy. I kolejna ważna sprawa otóż w obiektach fizycznych o regularnej budowie, np. o średnicy większej niż 1 mm. Dyfuzja potrzebnych ilości tlenu do geometrycznego środka takiej bryły, takiego obiektu jest po prostu niemożliwa. Takie komórki miałyby więc zbyt dużą objętość względem swojej powierzchni. Ściślej zaś mówiąc, oznacza to, że miałyby zbyt małą powierzchnię względną. I tu kłaniają się obliczenia Newtona Harveya który wykazał, że powierzchnia względna modelowych komórek przy uwzględnieniu tempa dyfuzji tlenu w warunkach ziemskiej atmosfery narzuca takie właśnie ograniczenie, że komórki muszą być wyraźnie mniejsze niż 1 mm. Udowodnił to w sposób naukowy. My na wykładzie liczyliśmy objętość i pole powierzchni kul o różnej średnicy, natomiast tu pokazujemy sześciany jeden obok 1 mm, drugi obok 10 mm i proszę bardzo porównaj sobie to z wykładem, z częścią regularną. Pole powierzchni tego mniejszego sześcianu 6 mm, objętość 1, czyli stosunek powierzchni do objętości 6. A zatem powierzchnia względna tej komórki, względna powtarzam, jest wyraźnie większa niż komórki, która teoretycznie oczywiście miałaby, byłaby sześcianem o 10 mm. Dlatego, że pole powierzchni takiego obiektu to 600 mm, objętość 1000, a zatem jeżeli coś miałoby dyfundować tu do środeczka, no to powiedzmy sobie szczerze, nie da rady. Tak naprawdę już w przypadku bryły o wielkości 1 mm jest to praktycznie niemożliwe. A zatem Raz jeszcze, Newton Harvey wykazał, że komórki po prostu muszą być bardzo małe.